Stereo Skosko. To jeden z najpopularniejszych i najbardziej wszechstronnych szwedzkich aktorów, a także jeden z nielicznych Europejczyków, który od lat z powodzeniem realizuje się w Polsce. Międzynarodowe uznanie i srebrnego niedźwiedzia przyniosła mu rola w prostodusznym mordercy Hansa Alfredsona. Sukcesem była również jego rola w nominowanym do Oscara filmie Wół Svena Nykvista. Wielu kinomanów zna Skarsgårda z jego niezapomnianych kreacji w filmach duńskiego mistrza Larsa von Trier. Najpierw pojawił się u boku Emily Watson, Przełamując falę, a następnie między innymi Dogville i Melancholia. Talent aktora docenili również inni wybitni reżyserzy. U Hansa van Sanda pojawił się w Budowniku z wyboru, a pod okiem Stevena Spielberga w doborowym towarzystwie zagrał w Amista. Artysta wystąpił również w ostatnim filmie Milosza Formana Duchy Goi. Stellan Skarsgård ma poza tym na swoim koncie rolę w kasowych produkcjach amerykańskich, między innymi w Piratach z Karaibów, Mamma Mia i Torturach Renato Carlino. Sobie na nią pozwolić. My bardzo szanujemy filmowców, którym udaje się to osiągnąć. Wręczamy im nagrodę, która nazywa się Pod prąd. Wcześniej trafiała ona w ręce takich artystów jak Jane Campion, Tim Roth, David Tulis, Melissa Leo czy Benedict Cumberbatch. Dziś będzie to jeden z najpopularniejszych i najbardziej wszechstronnych szwedzkich aktorów, a także jeden z nielicznych Europejczyków, którzy z powodzeniem pracują w Hollywood. Doceniamy jego wszechstronność, odwagę, konsekwencje i duży dystans. Panie, panowie, najbardziej popularny w Polsce Szwed od czasów Potopu i Abby, Stellan Skarsgård. Stellan Skarsgård, jeste welkommen. I'll switch to English right now. Thank you. We have Piotr. But it was really great to be greeted in Swedish, though. It made me feel very much at home here in this beautiful city of Krakow, and I'm very honored to be presented with this prize here. And I'm so happy to be back in Poland and be able to eat some more Zurek, which is my favorite soup. Thank you very much. Wiceprezydent Krakowa, panią Magdalenę Srokę. Będziemy prosić także o wręczenie nagrody Pod prąd. Dobry wieczór państwu. Ja sobie nie odmówię tej przyjemności, żeby przed wręczeniem powiedzieć kilka słów. Jak państwo wiecie, nagrody Pod prąd wręczamy od roku 2010 dla tych wybitnych artystów, którzy są bezkompromisowi i realizują swoją własną drogę artystyczną. Tu mamy do czynienia z pewnym fenomenem, ponieważ Stellan nie tylko bezkompromisowo realizuje swoją drogę artystyczną, ale dzięki niezwykłej charyzmie i wybitnemu aktorstwu realizuje też z powodzeniem role, które odnoszą wybitne sukcesy komercyjne. I dzięki temu, że jest tak globalnie rozpoznawany, przyciąga do kin, na kina artystyczne nową publiczność. I to też jest również bardzo ważne i za to również dziękujemy. Stellan, congratulations. Thank you very much. Am I supposed to introduce the film now? Just a moment, you get more time. Damy szansę Piotrowi, żeby... Panie Prezydent, czy ja mogę poprosić jeszcze o pozostanie przez chwilę? Ponieważ mamy multijęzykowość tego wydarzenia, ma swoje prawa. Pani Prezydent, chcielibyśmy, żeby Stellan pozostawił nam wyjątkową pamiątkę po tym dzisiejszym wydarzeniu w postaci odcisku dłoni w krakowskiej Alei Filmowej. Ale czy możemy panią Prezydent poprosić o parę słów na ten temat i pana Piotra o przetłumaczenie, dobrze? Rozumiem, że czym jest aleja. Dokładnie. Rozumiem, że ja mówię po polsku. Ustalmy, że scenariusz nie jest zbyt precyzyjny. Państwo oczywiście doskonale wiecie, czym jest krakowska
ale jak gwiazd od lat mamy tę przyjemność, żeby naszych najwybitniejszych gości, którzy otrzymują nagrodę Pod Prąd, prosić o zostawienie odcisku swojej dłoni, a raczej dwóch dłoni, możemy sobie później z nimi przybijać piątki. Te odciski są niezmiennie montowane na bulwarach wiślanych, także już na zawsze nasz wybitny gość pozostanie z nami i będziemy mogli z nim spędzać każdy weekend. We invite all of our most prominent guests to leave the marks of their palms of their hands at the alley by the Wisła River at our Star Alley. This will be a token that will help us remember you for the next upcoming years. Czy możemy zatem prosić Stellan? Please, this is oh, there. Yeah. Yes, of course. Oh, there you go. Just for 10 seconds, please. Stellan Skarsgård odciska dłonie do Krakowskiej Alei Filmowej. Bardzo dziękuję. Thank you very much. That's what you have to do when you enter the United States as well, sir. Pewnie to już nie w Stanach. Czy możemy w takim razie teraz poprosić o krótkie... Bardzo dziękuję, pani prezydent. Możemy poprosić teraz o krótkie wprowadzenie do filmu, który obejrzymy, do najnowszego filmu z udziałem naszego gościa. We would like to ask you for a short introduction to the movie we're about to see. Yeah, well, the film you're going to see is made by one of the directors that I work frequently with. One is Lars von Trier, as you know, and the other one is a Norwegian director called Hans Petter Molen, and we've done four films together. And this is film number four in the series we've done. We did two really dark films, and then we got bored and made two comedies. And this is supposed to be a comedy, but if you know my work, you know it's not really that funny if I'm in it. But you will at least you will see me drive a 50-ton snowplow with a lot of power, which means I had a lot of fun doing it. And I hope you will have a lot of fun seeing it. And thank you very much, and have a good night. Obywatelem roku, opowieścią ostatecznie.